Witajcie, cześć, Mateusz z tej strony, witam was w kolejnym odcinku Nieporadnika, gdzie gramy w Dungeon Shattered Lands. Jest to całkiem ciekawa gra, z takim dosyć szalonym twistem bym powiedział. W grze są dostępne postacie, którymi się gra. Na razie odblokowałem tylko jeszcze tego wampira, Vlada, jeszcze jest wiedźma do odblokowania i Bard, którego można w trzecim akcie odblokować, wiedźmę w drugim akcie, a tego w pierwszym akcie się odblokowało. A Paladyn to jest taki standardowy bohater, prawda, protagonista wszelkiej maści, którym gra się od początku. No i gra tak naprawdę czerpie sporo z, tak mi się wydaje przynajmniej, troszeczkę z Sapera. Jest to taka dosyć szalona interpretacja Sapera, całkiem fajna, zaraz wam pokażę, na czym ona polega. Została wydana niedawno, wcześniej był Dungeon i Dungeon 2, zdaje się, w które nie grałem. Były dostępne na Congregate. To jest wersja nowa, upiększona i w ogóle. No ja tym Paladynem zagram. Każda postać oczywiście ma punkty zdrowia, ma punkty ataku, ma liczbę pancerza startowego. Tu jest procent na uderzenie krytyczne, tu jest procent na parowanie obrażeń od żywiołów, a to od takich zwykłych ciosów. No i dodatkowo mamy zdolności. A po pierwsze, mamy 5% szans na zwiększenie ataku, kolejnego ataku przy zabiciu jakiegoś nieumarłego potwora. I dodatkowo co 10. moneta trafia do Świętego Bractwa. No oczywiście niektórzy myślą, że to jest podatek, a to oczywiście opłata na deweloperów, cokolwiek. Dodatkowo mamy zdolności podstawowe, jeszcze jedna jest tu zablokowana, jak widzicie, które trzeba zbierać w postaci takich zwojów ze zdolnościami, żeby użyć. Mamy zdolność, która leczy bądź zadaje obrażenia, jedno z dwóch. Mamy zdolność, która po prostu zadaje obrażenia i ewentualnie ogłusza. I mamy zdolność, która powoduje, że atakujemy jako pierwsi bądź i dodajemy sobie dodatkowe punkty ataku. No i mamy jeszcze ekwipunek, w tym wypadku mam tutaj jakąś zwykłą zbroję i taki kill-off, który dodatkowo mi daje dodatkowe monety, szansę na dodatkową monetę przy usuwaniu elementów. Dobra, robimy proceed. Gra ma trzy akty. Pierwszy akt już ukończyłem, tam 75%, bo Endlessa nie robiłem. Akt drugi jestem mniej więcej w połowie, no i akt trzeci to jest jeszcze zablokowany, więc wejdziemy sobie w akt drugi. A tutaj sobie będziemy przemierzać te horyzonty, taki ekran, gra! Taka no, wygląda mobilna, nie, na grę mobilną, prawda? Tu jest ta wiedźma do uratowania, którą będziemy próbowali uratować. Tu możemy sobie wykupić jakieś błogosławieństwo, żeby było nam trochę łatwiej. Wykupmy może sobie dodatkowe punkty zdrowia i dodatkowy atak, czemużby nie. Zanim wejdziemy jeszcze w grę, jeszcze wam pokażę po prostu dodatkowe rzeczy, które tu są. Jest coś takiego jak zbrojownia, w zbrojowni można zmienić ekwipunek, broń i zbroję. Jak widzicie, tu jest jeszcze wszystko poblokowane. Broni trochę już kupiłem, więc trochę więcej tego jest. I jeszcze jest coś takiego jak nasz dwór. W dworze można kupować też różne upgrade'y, na przykład więcej zdrowia, tutaj mam wykupione. Dla wszystkich heroesów to mi na przykład zwiększa szansę na cokolwiek, na wypadnięcie czegokolwiek z potworków o 5%. Tu mam dodatkowe jakieś tam jak to się nazywa? Armor stack, wieszak na broń. A tu na przykład za 2000 mogę wykupić sobie roślinkę, która będzie zjadała moich przeciwników. No i tu jest więcej tych, oczywiście tu się zbiera tą kasę, jak widzicie mam 173 sztuki, więc chyba nic nie kupię, bo za 300 tu jest. To jest za 200, no to bym ewentualnie był prawie w stanie kupić, gdybym nie kupił tych upgrade'ów, tych blessingów. Myślę, że nic tu nie jestem w stanie kupić. Dobra, wracamy, idźmy do gry, słuchajcie, już 3 minuty filmu, a jeszcze nie zaczęliśmy grać. Dobra, mamy dwie bramy tutaj, tu jest król goblinów, którego będę chciał później pokonać. To jest Goblin Research Facility, za które dostanę nowy przepis, a to jest coś, co mi da weźmy ten, bo jest trochę krótszy. 20 poziomów muszę przebić, żeby się tutaj wydobyć z tych lochów. No i cóż, poziom zagrożenia przeciętny. Zaczynamy grę w takim razie. Gra się ładuje. I oto plansza gry, słuchajcie. To jest moja postać, jak widzicie. Tu mam ekwipunek, zaczynam z bochenkiem chleba, czemużby nie. Od razu go zjem, on zwiększa mi liczbę tutaj pokarmu. Ten pokarm jest używany, jedna jednostka jest używana za każdym razem, jak przejdziemy przez te drzwi. Żeby przejść przez te drzwi, muszę znaleźć wpierw klucz do tych drzwi, który gdzieś jest ukryty tutaj, przy czym ja mogę tylko odkrywać te jasne pola, jakby te sąsiadujące z dotychczas odkrytymi polami. No i od razu trafiłem na potwora, który na przykład jest tutaj takim strachem na wróble. Każdy potwór też ma swój opis, punkty ataku, punkty zdrowia, tu jakieś dodatkowe słabości na żywioły i jakieś dodatkowe cechy. Na przykład ta kreatura nie może krwawić.
i również jeśli rzucimy w nią jakąś bombą, to ona zadaje jeden obrażeń wszystkim innym postaciom w grze, czyli też innym potworom. To jest taki czompek, który zada mi obrażenie, jeśli kliknę gdzieś na pole sąsiadujące z nim, ale nie po ukosie, dlatego go na razie zostawię, on za 4 tury zniknie z tego pola bitwy. To właśnie był scroll ze zaklęciem, no i to jest właśnie klucz do drzwi. Dobra, na razie wygląda na to, oj. To jest na przykład taka postać, która dodatkowo zwiększa obrażenia zadane przeciwko mnie i kradnie mi losowy przedmiot. Ja na szczęście nie mam żadnych przedmiotów, więc go zabiję po prostu. I zniknie. Tu mamy jakieś jedzonko. To jest na przykład gościu, który może dwa razy zaatakować i ma szansę na uniknięcie mojego ciosu. Jak się pokona na danym poziomie wszystkie potworki, to wtedy dostajecie, słuchajcie, dodatkowy kuferek ze złotem. O, właśnie coś takiego. A ten jeszcze ślimak, którego tu zabiłem, zostawia truciznę, która zadaje obrażenia, trochę mnie osłabia. A to ten chomper, który mnie też zjadł. No, to jeszcze taki kamień. Dobra, idę dalej. I mam 20 poziomów do przejścia tak naprawdę. Co jakiś czas się pojawia losowe wydarzenie, jak na przykład tutaj, że się zgubiłem i ledwo znalazłem drogę powrotną, straciłem jeden ten, więc losowe wydarzenia. Dodatkowo czasami są odkryte potwory, które rzucają, to jest akurat miotacz tych toporków, który wiem, że ma 2-6. Już testowałem na nim ogień, nie testowałem tych poprzednich żywiołów, dlatego nie mam żadnych statystyk na ten temat. Ale tego zapomniałem o tej klątwie. No dobra, trudno. A to są bloszki, które trochę więcej wymagają kliknięć, żeby je pęknąć. O, pistolet się trafił, to jest bardzo fajna broń. Kurczę, tylko tego nie chcę za bardzo tego się zabijać. Bo on jak ginie, to kradnie mi dwa zaklęcia. Stąd. I to mi się nie podoba. Z drugiej strony ten mi kradnie przedmioty, a nie zawsze opłaca się wszystkie potwory na danym poziomie eliminować. Jak już mamy klucz, możemy ominąć po prostu to. I mamy poziom specjalny, musimy powtórzyć melodię. Czasami się zdarzają właśnie takie poziomy specjalne, fajne to jest. No i ostatni. Dobra, i mamy kuferek ze złotem w tym wypadku, z 50 sztuk złota, czemuż by nie. Idziemy dalej. Znaleźliśmy jakąś pradawną kryptę, czy chcemy ją zbadać? Tak. Straciłem trochę humor, jeszcze jest coś takiego jak humor, w którym się postać znajduje. Im wyższe morale, czy właśnie ten humor, tym większa szansa na obrażenia krytyczne, im niższe, tym oczywiście gorzej nam idzie, możemy czasem pominąć. Dalej zwiedzałem te i znalazłem kostki żelaza, które zwiększają punkty pancerza, więc mogę od razu zużyć. I zobaczcie, że tu z 7 się zrobi 15 na przykład. Proszę bardzo. To jest taki goblin, kobold, który zjara jakby energię z sąsiadujących pól. Za każde pole, z którym sąsiaduje, nieodkryte, dostaje plus 1 do ataku bądź plus 1 do zdrowia. Też ciekawy bardzo potwór, klucz się od razu trafił. Zobaczmy, jakie tu inne potwory. Dobra, to teraz użyjemy, słuchajcie, czego ja mogę użyć. Właściwie niczego sensownego. Dobra, weźmy to. I zabijemy gościa od razu. To jest taki kryształ, który zwiększa mi dodatkowo odporność na trucizny. I niestety efekt zanika po wyjściu z tego podziemia, no ale okej. Wow, mam jeszcze 11 punktów ataku. A, pudło! Dobra. Idziemy dalej. Znowu ten ciołek, no trudno. Dobra, no i zjarł mi niestety dwa zaklęcia, tak jak powiedziałem. Chompera możemy olać. Szczęśliwa moneta, czemużby nie. Dobra, to tego zabijmy. Oczywiście jak skończą mi się punkty zdrowia, to niestety ginę. I muszę zacząć od nowa, przy czym w poziomie, na którym zginąłem, się robi specjalne pomieszczenie z nagrobkiem mojego poprzedniego bohatera, można powiedzieć. I mamy szansę na ulepszenie naszego bohatera wtedy, więc no, jakby jest jakaś nagroda z tego, że się ginie. Co piąty poziom, trafiamy do naszej tajnej skrytki, w której zdobywamy trochę kasy. Tu jakiś skarb, no i tu magiczna różdżka się trafiła i mamy możliwość dokonania zakupów. Dokonamy tych zakupów tutaj, weźmy sobie tak. Z tego możemy zrobić, słuchajcie, bombkę. Z tej żółtej takiej siarki. Czemużby nie. Teraz tego mogę też użyć tutaj i to co drugi ruch
zadaje losowemu przeciwnikowi jeden punkt obrażeń. To sobie wykupimy, bo to zwiększa sporo zasoby mojego chleba, że tak powiem. I to niestety trzeba tak ręcznie używać trzykrotnie. To jest fajny przedmiot, sobie też kupię. I kupimy jeszcze, słuchajcie, sobie tą rybę. Bo ryba mi poprawia tutaj tą energię. Ta energia jest wykorzystywana do wzmocnienia siły zaklęć. Na tym to polega. Weźmy, pożywajmy w takim razie jeszcze tych sharpstone'ów i kupmy jeszcze na końcu te bombki. Bombki to jest fajna rzecz. Wow, ona 3 obrażenia zadaje, a te zadają 5. Mam upgrade wykupiony na to. Normalnie 1 i 3 zadawały te bombki. I jeszcze mogę się przespać w łóżku zjadając pokarm i za każdy pokarm leczę sobie 3 punkty zdrowia, więc czemuż by nie? Wyleczmy się na maksa i idziemy dalej. Idziemy dalej. O, alchemiczka. Kurczę, ja wydałem tyle kasy. Tu jeszcze trochę kasy można zdobyć. Ona zasadniczo zbiera kasę. Jak w końcu zbiera, to postawi mi jakiś punkt, w którym będę mógł coś dalej robić. Nie wiem co, bo jak widzicie, jestem dopiero w połowie. Zainwestuję w nią oczywiście, że tak. Idę dalej. Okej, teraz jest pomieszczenie, w którym jest ciemno i musiałbym mieć latarnię, żeby rozjaśnić te ciemności, ale nie mam. Moja celność jest trochę... Aha, ale nie mam tych... Nie wiem, co ta maszyna robi. Dobra, trafiłem, tylko że teraz co, no muszę zwiedzić ten zatruty ten i to mi, zobaczcie, że tak klątwa osłabia mój atak, nie? Gdyż, że zadaje obrażenia, to jeszcze osłabia mój atak. A, to ta różdżka, która zadaje obrażenia. Dobra, tamten zabity. Mam klucz. Dobra, wezmę się, wyleczę. Wezmę to. Walnę w tego raz. Walnę z first strike'iem. Walnę w tego raz z zaklęć, bo on i tak mi zje te dwa zaklęcia, więc ja mogę równie dobrze je zużyć na nim. O, kolejny. Dobra. Wszystkie potworki pokonane. W miarę się nie martwię tutaj. Jeszcze co można robić? Jeszcze można spalać przedmioty, żeby ładować ten pasek na dole. To jest też całkiem niegłupie. A to jest miksturka, która zamienia punkty ataku i punkty zdrowia. To się bardzo dobrze z bombami kombi, że tak powiem. A to jest pomieszczenie, w którym jest dużo gazu. I w związku z tym trzeba uważać, bo obrażenia do ognia są zwiększone. Bo mi się ta różdżka skończyła, nie, jeszcze jest. No, a znowu Deathmark. Oj, mi ukradł tą miksturę, no. Bo jest takim młotrem, można powiedzieć. No trudno. Dobra, zabijmy tego gościa. Kobold. Dobra, to kobolda zaatakujemy z tej bombki. A to jest boss. Bossa można poznać po tym, że ma tą koronę tutaj dodatkowo. I to powoduje, że on jest troszeczkę trudniejszy. Zrobimy sobie tu bombkę, rzucimy w tego. I on, tak jak powiedziałem wcześniej, powoduje, że jedzie pocisk po jednym punkcie obrażeń na wszystkich innych przeciwników. No i spadło z niego jeszcze to sulfurium. Tu nie mam ekwipunku na to, ale ja sobie to zjem. To sobie zjem dwa razy, bardzo ładnie. Skraftujemy sobie tą bombkę. I weźmiemy sobie ten naszyjnik, aczkolwiek ten naszyjnik jest gorszy niż to. Ja wolę to mieć, te buty. Więc ja go albo sprzedam, albo go salwedżuję w kolejnej okazji, jak będę potrzebował miejsca w ekwipunku. Mamy 9 poziom. Te nietoperze to są do zabicia na raz. Za bardzo tam się nie ma. Oj, to jest głupi potwór, nie lubię go bardzo. Bo on powoduje... No, on ma taką tarczę, że pierwszy cios, który w niego trafia, to on jest na ten cios odporny. Dopiero drugi spowoduje, że zginie. Dziesięć punktów ataku, wow. Dobra. Trzeba jakieś porządki zrobić. Dobra, salwedżujemy to w takim razie. To przekujemy na bombkę od razu. Jest ograniczona liczba miejsca w ekwipunku, niestety, więc no, trzeba sobie jakoś z tym radzić. Weźmiemy sobie to, bo to leczy.
Proszę bardzo, ten sharpstone, czy tą mąbkę, weźmy te sharpstony. Wszystkich użyjemy. Te sharpstony się na bossie najlepiej sprawdzają, po prostu zwiększają nasz punkt ataku na tyle dużo, że teraz ja na przykład atakuję za 13. Takiego potwora jeszcze dawno nie widziałem, który miał tyle punktów ataku oczywiście. Kolejny jakiś medalion. Tego nie widziałem. Słabe. Dobra, to sprzedam, to kupię. Od razu wyposażę. Zbiorę teraz tą tarczę. To jest tarcza, która daje odporność na obrażenia od tych żywiołów, elementów, chciałem powiedzieć. To zwiększa obrażenia krytyczne, czy szanse na krytyczne obrażenia, to odkrywa, gdzie jest klucz złoty. Więc nie potrzebuję niczego. Tam od tego gościa jeszcze można też kraść, jak widzieliście. Ale paladyn nie kradnie, dlatego nie będę tego robił. Bo spadnie mi mocno mój humor. Dobra, idziemy dalej. No dobra, to masz bombkę i będziesz płonął pewnie. I zginiesz w następnej turze, bardzo pierwszorzędnie. I zwiększę sobie odporność na lód. O, jest boss. Dobra, zabiję tego bossa. Niestety ukradli mi jedną bombkę, a ja dostanę przedmiot, na który nie mam miejsca. Cudownie! A po co ja wziąłem to zaklęcie? Klątwę jakąś dostałem. No dobra, to co? Ja się poleczę. Trafię tego gościa. Wezmę first strike'a. A mogłem użyć, a mogłem inaczej zrobić. Mogłem bombkę rzucić w tamtego gościa. I on by wtedy trochę ucierpiał na tym. To jest na przykład artefakt, który zwiększa obrażenia o 1, ale zmniejsza moje punkty zdrowia, dlatego ja go nie użyję. Wezmę sobie tego Inglota i spadku ferek, oczywiście ze złotem. I idziemy dalej, 12, 11 poziom, nie, 12, dobrze mi się wydawało. O, dawno trupów nie było. Taki zwykły trup. Zwykły, szary, przeciętny trup, który od razu zginie. Ja znowu kradzie... O! To jest specjalna zdolność. Paladyn ma ogólnie 5% szans na to bodajże, że właśnie się pojawi to Help Me God, który po prostu zabije potwora od razu. Bez żadnego gadania. Taki śmieszny smaczek bym powiedział. A kradziej! No ukradł mi niestety. Ukradli mi dwa przedmioty, a zrobiło mi się dzięki temu miejsce na nowy przedmiot. Czemuż by nie? W tym szaleństwie jest metoda. Okej, tamtego od razu trafimy sobie tą bombką. Żeby mi nie strzelał co turę i nie zadawał obrażeń. Te potwory też mają tutaj... O, proszę. W jakim jestem dobrym humorze. Dobra, ja specjalnie tu tych potworów chcę mieć tak dużo, bo chcę wam teraz pokazać, jak działa ta bomba. Na tym potworku. Ładnie, nie? Tylko, że to nie zadziałało tak, jak miał. No dobra, muszę tego zabić. Dobra. Powinien zginąć? Nie zginął. No dobra, to użyję jeszcze tej bomby. Już do końca. Skraftujemy sobie te dwie bombki, które zadają bardzo dużo obrażeń. Bo są po prostu przydatne, są po prostu silne. To zgarniemy. Klucz dopiero odkryty teraz, widzieliście jak późno. Idziemy dalej. No, znowu latarni mam. Okej, grupa podróżników gdzieś tam woła o pomoc. Ja nie widzę żadnego zagrożenia. Odpowiem na ich ten. Okej, zostali zaatakowani przez ogromne podziemne króliki. I oczywiście przeżyli przy mojej pomocy i dostałem kwiatek. A, to jest kwiatek. Dobra, on leczy. Mogę go zjeść od razu. To jest oczywiście cały czas urozmaicenie po prostu tej bazowej rozgrywki w jakiś sposób. Oa! Czasami takie szybkie klikanie nie popłaca, bo jest ten chomper, który zawsze gdzieś tam zje człowieka. A nie. No, mnie osłabił. Czy? Naprawdę bardzo często się to trafiało w tej chwili. Tu kasa oczywiście, co możemy zrobić?
Dobra, salwadżujmy to, bo to się od razu zje. To się od razu przekuje w te bombki. Niestety trzeba poczekać, aż ta animacja góry przejdzie. Trochę bez sensu, nie? Ale spoko. Weźmy to, od razu to salwadżujmy, a weźmiemy złotą, szczęśliwą monetę na zaś. I znowuż to 15 poziom, więc znowuż to jesteśmy na... w kryjówce naszej nie mamy miejsca na tarczę. Ale mamy tak, to co, coś co można sprzedać, bo to jest tylko na sprzedaż właściwie. Mana Potion zwiększa nam to, ale jak widzicie jestem tu mocno naładowany, więc chyba nie muszę tego brać. To weźmiemy ją od razu, wyposażymy. Tam jeszcze widzieliście, że tu jest inna tarcza, która daje minus 1 HP do celu. Dodatkowo, czyli te kolce dają obrażenie, można powiedzieć. Ja sobie kupię tą bombkę. Może mi się przydać na te ostatnie poziomy. A, mogłem jeszcze skoczyć do tego. No, nieważne, do łóżka. Ej, no naprawdę mega szczęśliwie się dużo tego trafia. Help me goda. O matko. To jest duży potwór, którego trzeba zabić. Po prostu. Wow, dwa chompery. Dobra, i jeszcze jedna bombka tu. A, przeżył to. Co za sierota. No dobra, to zużyjemy tego smajta. Nie ma miejsca w ekwipunku, bo nie sprzedałem tej monety nieszczęsnej. No dobra, to zużyjemy te rzeczy. To zbieram, to po prostu no, przekuwa się na tak mocne bomby. To są najmocniejsze bomby, jakie ja do tej pory widziałem w tej grze. Więc naprawdę się po prostu to opłaca. Dobra, bombki mam. To jest takie jedzenie, którego nie lubię, bo osłabia mój humor. Więc od razu to salwadżuję i idziemy dalej. Jeszcze 4 poziomy i będzie boss. O, jest pradawny strażnik, który nas będzie chronił. Znowuż to straciłem zapasy, trudno. Walniemy z szokiem. Dobra, już się do niego dobiję. Przydałoby mi się to leczenie, no. Ja ty, ile tych wypada teraz? Masakra. Nie mogę tam kliknąć. Na szczęście tu klikanie też powoduje, że ja tracę ruch tak jakby. Więc jest fajne. No wezmę się, wyleczę, skorzystam z tego jak najmocniej. Zużyjemy tego. Trudno, i mi zabiera te dwa zaklęcia. Dobra, to salwadżujemy. To przekuwamy na bombki od razu. Ja mam tyle tych bomb, że właściwie mógłbym teraz już nie atakować. I to jest dobre, bo im dalej w las, tym po prostu to punkty zdrowia są bardziej cenne. I faktycznie warto mieć te punkty zdrowia gdzieś tam w zapasie. Bo bossowie mają zdecydowanie więcej punktów zdrowia, więcej punktów ataku, no i to jest takie niefajne. Dobra, 18 poziom, znowuż to ten pradawny strażnik. Zainwestuję w nich kasę, dostanę tarczę. Jak nie mam miejsca w jakiś punkt, to ten przedmiot zostanie tu. Mogę go na tym poziomie wziąć do ekwipunku, jeśli zwolni w jakiś sposób ekwipunek. No a jeśli nie zrobię tego, no to oczywiście przepadnie, nie? Dobra, zużyjmy ten mieczyk, proszę bardzo. Co to robi? Zwiększa mi humor! Jore! I będę w zielonym humorze, czyli 10% szans na dodatkowy strike, czyli cios. Dobra, użyjmy tego pistoletu w końcu, bo na coś go noszę tak długo już. Jeszcze go nie miałem okazji użyć. Pistolet. On ma 3 pociski w ogóle, dlatego jeszcze sobie strzelam. Klik? No nie chce się kliknąć. Ciekawe czemu. Teraz się chciał kliknąć. Spoko. Tego użyję, ale użyję tę bombkę jednak. Chciałbym coś za jeden walnąć, ale nie mam, więc użyję to.
O, jeszcze jeden sulfur tak zwany. Tu od razu to kraftujemy. I bierzemy oczywiście tarczę do ekwipunku, bo... A, mogę je użyć od razu, proszę bardzo. Idziemy dalej. 19 poziom, przedostatni poziom przed bossem. Spotykamy oczywiście... zranionego podróżnika, który prosi o pomoc. Jesteśmy paladynem, więc próbujemy go uratować przy pomocy naszych mocy. Oczywiście zaczynam medytować i prosić Boga, aby uratował tą biedną duszyczkę, a kiedy otwieram oczy, podróżnik zmarł. Ale podniosły mi się morale, bo próbowałem, prawda? No i dodatkowo dostałem jakieś tam sharpstony. Czemuż by nie, nie pogardzimy. Dobra, ja tu będę wszędzie rzucał teraz tymi moimi bombami, bo... Mam ich na tyle dużo, że się czuję w miarę bezpieczny, że nic mnie nie zabije. Ups, trzeba to kliknąć, dobrze. Że mi to wystarczy na tego bossa, a mam jednak tylko 22 punkty zdrowia. No. Slime jest trochę gorszy, jeśli chodzi o bomby, bo on rzuca jeszcze te pociski we wszystkich, ale dzięki temu zabiję tego nietoperka, nie atakując go też. Spoko. No niestety, muszę się narazić na to. Uuu, boss! Ups. To możemy salvage'ować. Bo ja chcę to wziąć, a tym rzucić w niego. Weźmiemy sobie to, możemy sobie poprawić humor. Czemuż by nie? Dobra, rzucę w niego tą bombą. Co mi szkodzi? Dobra, to możemy salvage'ować ponownie. Nie mam zaklęć prawie żadnych, ale nie szkodzi. Dobra, słuchajcie, jest ostatni poziom, poziom z bossem, który pewnie nie będzie aż taki trudny. No 9, 4-9 ma. Ale widzicie, że jestem mocno osłabiony, tutaj mam tylko... 3 punkty ataku, więc ja go po prostu podpalę i go zabiję w ten sposób, spaliąc tego skrzyneczka z manuskryptem na Shift Potion. Shift Potion to jest ta mikstura, która zamienia zdrowie, zdaje się. Zobaczmy sobie szybciutko. Tak jest, potrzebuję dwie roślinki, żeby zrobić jedną miksturkę zmieniającą zdrowie. I to jest, słuchajcie, koniec. Tak wygląda właściwie gra Dungelot. Potem jest więcej oczywiście tych potworków, rodzajów potworków, więcej jest jakichś tam przedmiotów. To się jeszcze wszystko tak rozkręca. Ja teraz wracam z powrotem na tą planszę, gdzie mam na przykład to. A 200 monet, nie pogardzę. Tu czasami jak się poklika, o właśnie, można jakieś kryształy zdobyć. Te kryształy czerwone bodajże punkty zdrowia zwiększają jeden, a tu kasa się kryła. Proszę jak ładnie. I to całkiem dużo tej kasy. Nie żebym coś teges, nie? No. I tak naprawdę, no, muszę dojść do tego bossa, żeby go zabić. Po drodze ratując tą panią, tu jest 35 poziomów, tu jest 30 poziomów. Coraz więcej oczywiście jest tych poziomów, dłużej się gra. Mogę wejść sobie do tego mansion, żeby coś zakupić na przykład. 850, to kosztuje 2000, to nie. To chyba też kosztuje, to 1500, to też nie. 1200, niekoniecznie. Gitara, mogę zwiększyć attack rate o 1. Mogę również zwiększyć swoją odporność. Te książki już mam, to powoduje, że zaczynam z jednym tym. O! Mógłbym wziąć to i tamto. To już mam, to są te zwiększone te, to już też mam. Nie mam tego. Okej, okay, to weźmiemy sobie to, kupimy. I za 500 mogę kupić to. Proszę bardzo. I tak się kupuje te upgrade'y. Tak z czasem po prostu się ulepsza nasz mansion. Tyle z mojej strony, słuchajcie. Tak wygląda gra Dungelot. Czy to jest fajna gra? Ciekawy klikacz, no. Pewnie na jakimś tam tablecie by to lepiej wyglądało. Chyba, nie wiem, czy jest w sumie dostępna wersja na tablet, czy nie. To jest ciekawe, słuchajcie, to... ta gra miała dosyć ciekawą kampanię promocyjną. Ja tak naprawdę w ten sposób zdobyłem kod do tej gry na Steama. Polegało to na tym, że oni z niektórymi streamerami na Twitchu się gadali w ten sposób, że oni dostarczyli specjalną wersję tej gry, w której było 100 poziomów. Czyli taki jeden run na 100 poziomów, w którym na końcu oczywiście czekał boss. No i oczywiście co 5, nie, niekoniecznie oczywiście, ale co 5 poziomów dany streamer, jak doszedł do kolejnego 5 poziomu, to odblokowywał kolejny klucz do tej gry na Steam.
klucz, który mógł być po prostu sklejmowany przez widza tego streamera. Więc no, streamerzy mieli jakąś grę do grania z jednej strony, a z drugiej strony widzowie mieli korzyść w postaci tych nagród, które się całkiem sporo pojawiało, się okazuje. Nie w ten sposób ja zdobyłem swój klucz, bo oglądałem jednego gościa, który grał właśnie w tą grę. Gra mi się spodobała, klucz się trafił, nikt go nie wziął, ja go wziąłem. I w ten sposób zdobyłem dostęp do tej gry tak naprawdę. Ciekawy sposób promocji, trzeba przyznać. Fakt faktem, że później też tam jest, ponieważ tam jest 100 poziomów, to potem sobie zrobili takie high score'y, że prawda, top 10 osób, które dojdą do tego ostatniego poziomu, to zdobędzie dostęp chyba do ich innych gier, coś takiego. I tam potem widziałem, że niektórzy na przykład robili w ten sposób, że wchodzili w dany poziom, jeśli stwierdzali, że nie mają szans, to zapisywali grę i wracali do tej gry i wtedy się poziom jakby resetował, zupełnie na nowo generował, losowo od nowa, od zera. I to było takie troszeczkę oszukiwanie, no ale okej. W każdym razie no, gra całkiem fajna, mi się przyjemnie w to gra, jak widzicie jestem w drugim akcie, już w połowie teraz w tej chwili pewnie. Także ja serdecznie polecam. Wysłałem do nich maila, jak dostanę od nich możliwość zrobienia takiej akcji na streamie, to wtedy na pewno wam o tym dam znać, aczkolwiek nie dostałem na razie żadnej odpowiedzi, więc ciężko powiedzieć, czy coś z tego wyjdzie. To wtedy bym miał dla was też kody na tą grę, tak jakby grając w to po prostu. Tyle z mojej strony, w takim razie zostawcie dużo łapek w górę, zostawcie komentarze pod tym filmem, a ja jak zwykle widzę się z wami w kolejnym odcinku Nieporadnika. Na razie!